Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Andrzej, cały czas matematyczne szanse na tytuł Mistrza Polski są w Twoim zasięgu. No, matematyczne, no, że ten temat nie ma, ciągnięcie tego tematu nie ma żadnego sensu. Przątki, fajna sprawa, zobaczymy, czy uda się utrzymać jakieś godne tempo i chciałbym się znaleźć dwa razy na mecie. Dlaczego nie chcesz myśleć o możliwości zdobycia tytułu? No bo realne szanse są bardzo małe, więc tak jak mówię, myślę, że ciągnięcie tego wątku nie ma sensu. Chciałbym pojechać szybko i taki jest plan na Korczyna. Andrzej, do grupy Open dołącza Marcin Słobodzian, który na pewno będzie konkurentem. No ja bym ci nie chwaląc się po trochę to sprawił. Powiedziałem, żeby zadzwonił do Rafała w celu pożyczenia samochodu i jak widać tak się stało, także jak najbardziej cieszę się z tego powodu, że jest i fajnie, pościgamy się w większym gronie, także super. To już ostatnie rundy, no i trzeba podsumować powoli ten sezon. No właśnie, końcówka zabawy, także na ten rok. No ja chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mi pomagali w całym tym przedsięwzięciu, bo to jest niewątpliwie jakieś przedsięwzięcie i logistyczne, i finansowe, i czasowe, także dziękuję za wytrwałość Marcie, chłopakom za pomoc w budowie samochodu, Renikowi za budowę samochodu i wszystkim, którzy się przyczynili, oczywiście sponsorom, od Limanowej począwszy do Sopotu skończywszy, także Eco Oil, wszyscy partnerzy, Megaspet, S Plus Kraków, do którego warsztatu chętnie zapraszamy, oczywiście firma Navifleet, mająca w swojej ofercie monitoring pojazdów GPS. Zapraszamy też do współpracy z tą firmą i wszystkim, którzy się przyczynili, serdecznie dziękujemy i firmie budowlanej Innsbud. Andrzej, Korczyna to zawsze start z rynku, no i mnóstwo kibiców. No w ogóle Korczyna jest fajna, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Na razie jest umiarkowanie, ale prognozy są takie, że ma być sucho, więc no zawsze jak jest sucho, to dla kibiców przede wszystkim lepiej. I widowisko jest inne, no jeździ się mimo wszystko trochę szybciej, także ja lubię bardzo Korczynę, mam nadzieję, że zabawa będzie fajna, że stworzymy jakieś widowisko i wszyscy będą zadowoleni.